Na górze Tabor. Tak, czwarte tajemnice. Pan Jezus ujawnia uczniom. Proszę Państwa, radio obrotowe, no co tu dużo mówić. Ale to wydarzenie tak, wzmocniło masz ich wiarę. My też radio kończyć. Wychodzić na górę na spotkanie z Panem. Same modlitwy. Ale też powinniśmy z niej schodzić, aby móc służyć bliżej. Dzisiaj jak na razie, same modlitwy. On nam okazuje i nas jej idziemy uczy dalej. Bóg jest miłością. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Kastrzy na Święta Maryjo, Matko Boża, na ludziach się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci sami naszej. Oszuść. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i Filip, jak i Money Man, chyba Ekstra Portrait. To są takie, że udają, że dają, rozumiesz? Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz tak i w godzinę śmierci naszej. Amen. To jest rak, który Polskę trawi. Cały ten rak Ziobro powiedział, że się upora z tym wszystkim. Ale kiedy Ziobro się z tym upora? Za Ziobro się wzięli. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, wszystkim, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Serdeczne Bóg zapłać, Chrystyna. Zapłać, Pani. Piąta tajemnica, ustanowienie Eucharystii. Eucharystia to cud, spotkanie Boga z człowiekiem. Pan Jezus codziennie do nas przychodzi pod postacią chleba. Pan Jezus codziennie do nas mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Więc nie bójmy się,
do Niego przychodzić. Dziękujemy Jezusowi za dar. Ziobro się miał wziąć i coś nie bardzo za tych oszustów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Śmieci. Święta Maryjo, Matko Boża, śmieci z teraz polskiej sądu. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Wnioski. Usunięcie zażalenia. Postanowienie. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, pracę. Matko Boża, pracę. Pracę za nami grzesznymi, teraz i w godzinę formula śmierci naszej. Odstąpienia od umowy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Śpiewają. Śpiewają, proszę Państwa. Tak? Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś. Te czerwone gitary, ja to nie rozumiem. Stare dziady z uporem maniaka puszczają czerwone gitary. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ten wyje, kochanek Rodowicz, takie, wiesz, diabelstwo Rzeszowa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Radio Maryja się upaja. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Coś obrzydliwego, że oni te czerwone gitary albo puszczą grechutę. Śmierci naszej. Amen. Albo grechutę puszczą, wiesz. Obrzydliwe, no obrzydliwe, wiesz. Ten wyje. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Dobra, zobaczymy. We wszystkich intencjach Ojca Świętego Franciszka, całego duchowieństwa i za naszą Ojczyznę. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Usapaj za modlitwę, modlił się Zbigniew z mamą Antoniną z Żar. Bóg zapłać Państwu. Przedstawieństwo świętego Józefa, módlmy się o jedność, solidarność i mądrość dla wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie,
Módl się za nami. Przesławny potomku Dawida. Módl się za nami. Światło patriarchów. Módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy. Módl się za nami. Przeczysty stróżu Dziewicy. Módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa. Módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny. Módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie Najczystszy. Módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie Najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie Najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło Cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku Ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze Pracujących. Módl się za nami. Ozdobo Życia Rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie Dziewic. Módl się za nami. Podporo Rodzin. Módl się za nami. Pociecho Nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadziejo Chorych. Módl się za nami. Patronie Umierających. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przebudź nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Sprawę, byśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Odbyła się Kasia z parafii Ostaszewo. Z Panem Bogiem. Pani Kasiu, mogę słówko tylko jedno? Mogę jedno słówko, bardzo przepraszam, ale czasem nam się wkrada l przed d w módl. Przepraszam, bo to no. Tak nieraz, czyli nie módl, tylko módl. Aha. Módlmy się, albo módl się. Przepraszam, że tak przy tej okazji, ale nieraz my tak może nawet tego nie słyszymy, a może nawet tak się, tak pamiętam takie dziecko niemiastami też modliło się kiedyś, a to jest po prostu niewiastami. Bardzo przepraszam i bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, miłej Pani, szczęść Boże tym wszystkim, którzy razem z nami modlili się. Ona jest przejęta, bo ona się modliła w Radzie Maria. Radio Maryja, pozdrawiamy z Torunia. Wiadomości przekażę Anna Wusek i Piotr Brzezina. Już
Już jutro w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie prezydenckich projektów ustaw dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Na stronie Izby Niższej Parlamentu zamieszczono wstępny harmonogram obrad, który obejmuje ten punkt. Na początku listopada wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz porozumieli się w sprawie propozycji prezydenta. W rozmowie z Radiem Maryja poseł Stanisław Piotrowicz podkreślił, że partii rządzącej zależy na głębokiej reformie polskiego wymiaru sprawiedliwości, nie tylko strukturalnej, ale także personalnej. Nie wykluczył, że projekty zostaną uchwalone do końca roku. Kompromis polega na tym, że każda ze stron musi z czegoś ustąpić. Tu, gdzie to było możliwe, to dość szeroko ustąpiliśmy panu prezydentowi. Niemniej jednak nie możemy ustąpić w takich kwestiach, które są zasadnicze dla tej reformy. Była też rozmowa na ten temat, że możemy się spodziewać pewnych autopoprawek ze strony kancelarii pana prezydenta. Również i z naszej strony będą do projektu wprowadzone poprawki. Na pewno będziemy procedować bez zbędnej zwłoki, najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. To jest sprawa bardzo pilna. Chciałbym mieć taką nadzieję, że do końca tego roku uda się te ustawy przyjąć. Projekty ustaw w sprawie KRS i Sądu Najwyższego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło już w lipcu. Prezydent Andrzej Duda skorzystał wtedy z prawa do weta i po dwóch miesiącach zaprezentował własne propozycje zmian. Następnie zostały one przekazane do Sejmu, a 3 października zostały skierowane do konsultacji. PiS przekazało prezydentowi do nich swoje poprawki. Czterokrotnie w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości spotykali się też prezes PiSu Jarosław Kaczyński i prezydent Andrzej Duda. W czerwcu 2018 roku zostanie wybrany nowy kamuflaż dla Wojska Polskiego. Decyzję o uruchomieniu cyklu jego badań podpisał szef MON-u Antoni Macierewicz. Obecnie testowane są 4 rodzaje kamuflażu. W ramach modernizacji polskiej armii resort obrony finalizuje też działania w sprawie pozyskania śmigłowców ratunkowych oraz łodzi podwodnych. Na przełomie roku mają zostać rozstrzygnięte przetargi w tej sprawie. Wczoraj MON kupił od firmy WB Electronics 1000 bezzałogowych aparatów latających Warmate. Pierwsze kilkadziesiąt zestawów ma trafić do wojska jeszcze w tym roku. Wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk zaznacza, że plan modernizacji polskiego wojska jest skutecznie realizowany. Polskie siły zbrojne mają zostać rozbudowane do liczby 200 tysięcy żołnierzy i oficerów. Z tym wszystkim też związane jest zdefiniowanie potrzeb, jeśli chodzi o sprzęt. Chcemy, żeby żołnierz polski był wyposażony w nowoczesny, skuteczny sprzęt, zarówno jeśli chodzi o uzbrojenie, ale również oporządzenie i umundurowanie. Polska musi być krajem silnym, żebyśmy się czuli bezpieczni, żebyśmy mogli liczyć na samodzielną obronę przed każdym potencjalnym agresorem. Musimy rozwijać potencjał naszego wojska, naszej armii, nie tylko liczebny, ale i sprzętowy. W piątek natomiast Stany Zjednoczone wyraziły gotowość na sprzedaż Polsce najnowszej wersji systemu antyrakietowego Patriot wraz z dodatkowym sprzętem. Wartość planowanej transakcji szacowana jest na 10,5 miliarda dolarów. Rząd planuje zmiany w pracy inspekcji drogowej. Kontrole mają być prowadzone także w nocy. Do inspekcji, jak pisze jeden z dzienników, ma trafić także system emyta. Natomiast zarządzanie i rozbudowa systemu opłat finansowane mają być z Krajowego Funduszu Drogowego. Wsparcie miałaby udzielić także BGK. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało już zmiany kilku drogowych ustaw. Ma się nimi zająć Rada Ministrów. Resort chce, by Generalny Inspektor Transportu Drogowego przejąć zarządzanie systemem poboru opłat. Dziś należy to do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zmiany usprawnią też wymianę danych ze służbami specjalnymi, celnymi i podatkowymi. Dzięki nowym przepisom praca inspekcji będzie dynamiczniejsza i kompleksowa, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jeżeli mówimy o skuteczności nadzoru, skuteczności kontroli wykonywanej przez powołane do instytucje, a taką jest Inspekcja Transportu Drogowego w stosunku do samochodów starowych, no to musi ta instytucja działać 7 dni w tygodniu i w okresie 24 godzin. Te zmiany, mam nadzieję, niebawem trafią do Sejmu i jeżeli Wysoka Izba, też tutaj mam taką nadzieję, przychyli się do tych propozycji, będziemy mogli rozpocząć proces przejmowania zadań w zakresie poboru opłat od dotychczasowego operatora. Natomiast Inspekcja Transportu Drogowego będzie jeszcze bardziej efektywna, będzie mogła realizować swoje zadania bez względu na porę i dzień tygodnia.
Minister odniósł się też do kwestii utrzymania systemu poboru opłat. Wskazał, że dziś państwo pokrywa zobowiązanie wobec prywatnego podmiotu, który realizuje e-myto. To wielomilionowe kwoty. Na przyszły rok ma to być powyżej 400 milionów złotych, dodał. Resort liczy, że po zmianach większość kosztów będzie pokrywane z KFD, ale po objęciu zadań przez inspekcję wydatki będą zdecydowanie mniejsze. Natomiast BGK byłby podstawowym operatorem finansowym systemu. W Niemczech trwa kryzys polityczny. To pochodna fiaska rozmów sondażowych o koalicji między blokiem HDK-ów z CDU-CSU, a FDP i Zielonymi. Niemcom grozi kilkumiesięczny brak stabilizacji. Niewykluczone, że czekają nowe wybory parlamentarne. W celu zażegnania kryzysu do gry włączył się niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier. To koniec ery Merkel i poważny kryzys demokracji, uważa opozycyjna lewica. Odejścia Merkel domaga się antyimigrancka alternatywa dla Niemiec. Także media, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, są bezlitosne dla kanclerz Angeli Merkel. To najbardziej dramatyczny dzień w karierze Angeli Merkel, ocenia jedna z niemieckich stacji telewizyjnych. Według brytyjskich mediów problemy kanclerz Merkel mogą mieć negatywne konsekwencje dla przyszłości Unii Europejskiej, a także utrudnić negocjacje w sprawie Brexitu. Ten kryzys międzypartyjny jest pochodną pewnych procesów społecznych i chodzi tu o gospodarkę, bo Niemcy dorobili się na strefie euro, wskazał profesor Mieczysław Ryba, politolog. Problem główny, który stworzyła sama przecież Angela Merkel, w ogromnej mierze dotyczy kwestii imigrantów i pewnych konfliktów na tym tle. I one się rozkładają nie tylko na kwestie wewnętrzne, ale i ogólnoeuropejskie, bo wiemy, jaką politykę Unia Europejska w tym zakresie prowadzi. A ocena Unii Europejskiej przez poszczególne byty partyjne i te liberalne, mimo FDP, i politykę gospodarczą, którą Unia prowadzi, jak i te, nazwijmy tak, narodowe, jak alternatywa dla Niemiec, która mocno krytykuje Unię, to wszystko powoduje, że partiom bardzo trudno się dogadać. One reprezentują jak gdyby też te stanowiska, które są obecne w społeczeństwie niemieckim i stąd ten kryzys. Jakiś dziadnie, że do rozmów zrobi wszystko, aby kraj był w tych trudnych tygodniach dobrze kierowany. Po raz pierwszy w powojennej historii Niemcy prawdopodobnie przez dłuższy czas rządzone przez kanclerz i ministrów pełniących obowiązki jedynie komisarycznie, to znaczy bez mocnego politycznego mandatu. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słaby deszcz i deszcze ze śniegiem. W rejonach podgórskich na wschodzie i wschodnim Pomorzu śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie. W dolinach karpackich od 0 do 3 stopni. Wiatr słaby, wysoko w górach, tak wzmagający się do dość silnego i silnego, w porywach do 80 km na godzinę. Tak wysoko w Karpatach wiatr będzie powodował zawieje i zawieje śnieżne. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali, ciśnienie nieznacznie wzrośnie. To były wiadomości w Radiu Maryja. Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszymy temat adhortacja amoris laetitia oczami małżonków. Naszymi gośćmi będą pani dr Natalia Zimniewicz, państwo Paulina i Michał Michalscy oraz ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski. Początek spotkania, godzina 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Czerwona generalicja. Jest duża szansa, że Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak zostaną zdegradowani do końca obecnej kadencji Sejmu. Szczegóły w naszym dzienniku. Podpis na odległość. Kontrolowanie wyników badań krwi na odległość zagraża bezpieczeństwu pacjentów, ostrzegają diagności. Szukają wsparcia za granicą? Czy Krajowa Rada Sądownictwa zabiega o wsparcie zagraniczne? Niezrozumiałe są powody spotkania prezydium KRS-u w ambasadzie Niemiec, mówi w naszym dzienniku poseł Stanisław Piotrowicz. No. Co wie o nas sieć? Kiedy przeglądamy internet, często nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy wtedy obserwowani. Nasza aktywność internetowa jest monitorowana i nie chodzi jedynie o zakupy. Targowica totalna. Kolejna odsłona ofensywy w Unii Europejskiej. To źle czy to dobrze? Sami mówią, że... Polski.
naszym dzienniku analiza profesora Mieczysława Ryby. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Obudź się, Polska. Także obudź się, Polska. I sami mówią, że to dla naszego dobra. Wtorek, 21 dzień miesiąca listopada, przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Jerzego Bukowskiego, doktora filozofii, rzecznika Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Panie doktorze, napięta relacja pomiędzy Polską i Ukrainą to temat naszej rozmowy w aktualnościach dnia. Donald Tusk atakuje polski rząd na Twitterze. Szef Rady Europejskiej we wpisie na portalu społecznościowym porównał w niedzielę działania rządu Prawa i Sprawiedliwości do działań Rosji. Cytat: alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia Prawa i Sprawiedliwości, czy plan Kremla, znak zapytania, zbyt podobne, by spać spokojnie. Koniec cytatu, panie doktorze. O. No, trudno odnosić się do tak smutnego w sumie antypolskiego wpisu kogoś, kto powinien nas w Europie reprezentować. Oczywiście jako przewodniczący Rady Europejskiej jest odpowiedzialny za całą Europę, można powiedzieć, obecnie Donald Tusk, ale jednak nie powinien zapominać, że jest Polakiem, nie powinien dokonywać tak karygodnych porównań i to jest zupełnie inna sprawa, ten jego wpis od poważnej rzeczy, jaką są stosunki polsko-ukraińskie, bo to, co Donald Tusk wypisuje na temat jakiejkolwiek zbieżności postępowania Prawa i Sprawiedliwości z Kremlem, czy jakieś alarmistyczne tony, no to to wszystko należy tylko pokiwać z politowaniem głową i traktować to, jak zresztą już wielu polityków, nie tylko rządowych, ale także i z części opozycji, uznało za element jego wewnętrznej gry na arenie polskiej, to znaczy przygotowywania prawdopodobnie gruntu pod walkę z Jarosławem Kaczyńskim i Prawem i Sprawiedliwością w następnych wyborach. A to, co jest rzeczywiście niepokojące i poważne, to rosnące napięcie w stosunkach polsko-ukraińskich i to tak jak zawsze w tych stosunkach o charakterze, czy raczej o podłożu historycznym. No, mamy ogromne zaszłości historyczne, obie strony obkopują się na swoich stanowiskach, ale trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, i to nie tylko dlatego, że jesteśmy Polakami i mówimy na falach polskiej i chrześcijańskiej rozgłośni, ale po prostu gwoli obiektywnej prawdy historycznej, że krzywdy wyrządzone przez Ukraińców Polakom w okresie II wojny światowej i po niej są nieporównywalnie większe niż akcje odwetowe polskiej samoobrony czy oddziałów Armii Krajowej przeciwko nacjonalistom z ukraińskiej powstańczej armii. O ile moglibyśmy patrzeć na pewną równowagę historycznych rachunków sprzed kilkuset lat, z wieku XVII, z czasów hetmanów Chmielnickiego czy Wychowskiego, o tyle, jeżeli idzie o II wojnę światową i okres tuż po niej, to Ukraińcy byli dla nas takimi samymi napastnikami na kresach wschodnich, jak Niemcy czy Sowieci. I my musieliśmy się borykać nie tylko z tymi dwoma okupantami, o których wszyscy mówią, ale również i z Ukraińcami. I to przypomnę, organizacja ukraińskich nacjonalistów i Ukraińcza Powstańcza Armia to były struktury oficjalne, to prawda nie państwa ukraińskiego, bo takiego nie było, ale były to, można powiedzieć, organizacje działające w imieniu przyszłego państwa ukraińskiego, tak jak Armia Krajowa była
formalną częścią sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oczywiście z władzami na uchodźstwie i okupowanej przez dwóch okupantów. I o ile nikt rozsądny i patrzący na to z pewnym dystansem, a ja jako filozof tak na to muszę patrzeć, nie neguje ogromnych zasług ukraińskiej powstańczej armii w latach 40. i 50. w walce z atakującymi i zawłaszczającymi Ukrainę Sowietami, o tyle nie wolno też zapomnieć, że ukraińska armia, powstańcza armia była po prostu formacją dokonującą ludobójstwa na ludności Kresu Wschodniej II Rzeczypospolitej Polskiej. Celowo nie mówię na Polakach, tylko na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ mordowani byli i to w najbardziej okrutny, wyrafinowany, perfidny i przerażający sposób przez ukraińskich rezunów nie tylko rdzenni Polacy, ale także Żydzi, ale także Słowacy, ale także, o czym warto pamiętać, również ci Ukraińcy, którzy widząc co się dzieje, pomagali Polakom. I tak jak Polacy pomagali w czasie wojny Żydom, co należy na każdym kroku podkreślać i rzeczywiście mamy tych drzewek najwięcej w Instytucie Yad Vashem w Alei Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, tak trzeba również oddać hołd tym Ukraińcom, którzy Polaków ratowali przed swoimi rodakami. No ale niestety w oficjalnej historiografii ukraińskiej i w oficjalnej polityce nie tylko historycznej, ale i bieżącej, jaką w tej chwili prowadzi Ukraina wobec Polski, to ukraińska powstańcza armia i organizacja ukraińskich nacjonalistów są wynoszone na piedestał, co w szczególności robią urzędnicy i to najwyższego szczebla państwowego Ukrainy, odpowiedzialni za prowadzenie politykę historyczną i również układanie w jej zakresie stosunków z sąsiadami, w tym z Polską. A panie doktorze, a zatem co się podziało ze świadomością historyczną Ukraińców? No, ze świadomością historyczną Ukraińców to jest pewien problem, dlatego że narody, ludy, które nie miały swojej państwowości przez długi okres czasu, tak jak Ukraińcy, tak jak Białorusini, to szukają najczęściej tej swojej tożsamości właśnie w jakichś spektakularnych czynach militarnych, a te czyny militarne z jednej strony bywają rzeczywiście piękne i szlachetne i w obronie własnej ludności, ale bywają również takie, o których przed chwileczką mówiłem i które na każdym kroku podkreśla szef Instytutu Pamięci Narodowej na Ukrainie, pan Władimir Wiatrowicz, który stawia znak równości pomiędzy ofiarami, które padły z rąk rezunów ukraińskich, z ofiarami, które padły po stronie ukraińskiej z rąk Polaków w tym Armii Krajowej. No nie ma takiej symetrii, bo to jest łatwo policzyć. Nie ma takiej możliwości zrównania sprawiedliwie historycznie, patrząc tych ofiar po jednej i po drugiej stronie, ale też musimy sobie wprost powiedzieć, że blokowanie przez Ukraińców, i to z pewnością pan Wiatrowicz ma tutaj poparcie swojego rządu, blokowanie prac ekshumacyjnych jest czymś okrutnym, dlatego że gdyby Ukraińcy chcieli, czy Niemcy, czy Rosjanie na polskim terytorium obecnym prowadzić jakieś prace poszukiwawcze szczątków swoich żołnierzy, to mimo że byli to żołnierze najeźdźczych armii, to z pewnością Polacy by na to pozwalali. My tylko i również my pozwalamy na to, aby były groby, aby były cmentarze, my utrzymujemy, dbamy o te groby i cmentarze, my tylko nie pozwalamy, i to jest chyba oczywiste, na stawianie na polskiej ziemi pomników najeźdźcom. Zlikwidowaliśmy po 1945 roku wszystkie pomniki i inne znaki pamięci po hitlerowskich Niemcach, nie tylko pomniki, ale również patronów ulic, placów i innych instytucji. Teraz kończymy. No właśnie, po sowieckim najeźdźcom nam trochę gorzej to wychodzi, panie doktorze. Tak, oczywiście, że gorzej wychodzi z wielu względów, no przede wszystkim na mocy porozumień przy okrągłym stole zupełnie inaczej potraktowany został sowiecki okupant. Tego nikt nie nazywał de facto najeźdźcą czy okupantem po stronie części polskich elit opozycyjnych w latach 80., ale my sobie nie możemy pozwolić na to, aby Ukraińcy mieli również na terytorium Polski nielegalnie stawiane pomniki. To my możemy powiedzieć, że Niemcy i Sowieci stawiali w okresie II wojny światowej, a Sowieci i po niej, legalnie pomniki na polskiej ziemi w tym sensie, że te ziemie wtedy do nich należały. To, co było pod okupacją niemiecką i pod okupacją sowiecką, to za to odpowiadają Niemcy, tak samo jak za mordy na Żydach, jak chociażby za mord w Jedwabnem, gdzie może wykorzystano jakiś
Polaków zasadziały z antysemityzmem, ale jednak odpowiedzialność spada na władze państwowe. W związku z tym to było oficjalne działanie Niemców i Sowietów. Natomiast Ukraińcy nigdy nie mieli prawa do tego, aby stawiać na terytorium Polski swoje pomniki, bo nigdy Polski nie okupowali. I w związku z tym to, co oni postawili, to jest albo nielegalne, albo też jeżeli się polskie władze gdzieś na jakiś monument zgodziły, to wtedy wszystko jest w porządku. To są uzgodnienia międzyrządowe. A tu się ciągle podnosi ze strony ukraińskiej RWTS, że Polacy niszczą ukraińskie pomniki i to bez przerwy wylicza pan Władimir Wiatrowicz. Ostatnio chodzi przede wszystkim o ten słynny pomnik w Kruszowcach, który też nielegalnie wniesiony został niejako w czynie społecznym rozebrany. No żadne państwo nie może sobie pozwolić, żeby na jego terytorium były stawiane nielegalne pomniki. Tak samo jak żadne niepodległe państwo nie może sobie pozwolić na to, żeby po zakończeniu okupacji były w dalszym ciągu na jego terytorium znaki pamięci po okupantach. Tutaj przywołam ostatnio bardzo głośną sprawę Pałacu Kultury i Nauki i porównam to do rozebrania w latach 20. XX wieku, tuż po odzyskaniu niepodległości, kiedy mieliśmy znacznie więcej problemów, ale jednak natychmiast rozebrano symboliczny znak panowania carskiej Rosji nad tą częścią Polski, którą Rosjanie zagarnęli w wyniku zaborów w XVIII wieku, to znaczy rozebranie soboru Aleksandra Newskiego na Placu Saskim. I tak samo powinien zostać w roku 1989 rozebrany Pałac Kultury i Nauki, który był i pozostał, imienia Józefa Stalina warto dodać, który był i pozostaje symbolem sowieckiego panowania nad Polską. I dlatego w tej chwili podnoszą się całkiem logiczne postulaty, po raz kolejny, zresztą nasze porozumienie to stawiało jeszcze w latach 90., żeby te pomniki, a w tym również i Pałac Kultury i Nauki, wszystkie usunąć. To jest tak samo, jak domagamy się usunięcia z Alei Zasłużonych cmentarza Powązkowskiego wszystkich komunistycznych zdrajców. Na przykład nikt sobie nie wyobraża, żeby na cmentarzu Powązkowskim pochować jakiegoś bohatera ukraińskiej powstańczej armii, bo po prostu to się nie godzi w niepodległym państwie. Dla nas Stepan Bandera, czy Stefan Szuchewicz, czy inni byli ludźmi absolutnie wrogimi Polsce i dlatego, kiedy my chcemy budować współczesne stosunki polityczne, a musimy i chcemy je budować, i dlatego chcemy być z Ukrainą, i dlatego chcemy być ambasadorem Ukrainy w jej prozachodnich dążeniach, rozumiejąc to, że są cały czas atakowani przez Rosjan, to my musimy jednak mieć również pamięci historię. I niech pan Donald Tusk nie twierdzi, bo to są bzdury rozsiewane najczęściej przez rosyjskich, a dawniej sowieckich agentów wpływu, że każdy, kto podniesie rękę na brata Ukraińca, to działa w interesie kremlowskiej racji stanu. Gdybyśmy ale to jest tak, że narracja, panie doktorze... Tak, panie doktorze, ale to jest tak, że narracja... Panie doktorze, ale to jest także bardzo niebezpieczna narracja, którą przyjął Donald Tusk właśnie w tym swoim wpisie na mediach społecznościowych. To jest dokładnie to o czym mówię, oczywiście, że wszelkie konflikty Polaków z Ukraińcami, z Litwinami są na rękę, można rzec, tym, którzy kiedyś nad Polską panowali, czyli Rosji, ale to nie znaczy, że my rzeczywiste konflikty z tymi państwami na tle historycznym mamy zakopywać i mamy o nich nie pamiętać. Kiedyś się mówiło, że fałszywa historia jest matką fałszywej polityki. Jeżeli my prowadzimy działalność edukacyjną, historyczną, jeżeli Instytut Pamięci Narodowej pod kierownictwem obecnie pana doktora Jarosława Szarka stara się dojść do porozumienia ze swoimi litewskimi, białoruskimi i ukraińskimi odpowiednikami, to robimy to po to, aby powiedzieć wszystko szczerze o historii naszych stosunków, a nie dlatego, że my działamy w ten sposób na rzecz Kremla. Bo również tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że działamy na rzecz Niemiec, ponieważ przed wojną największym propagatorem Ukraińców, w tym terrorystycznej działalności na terytorium Polski, były hitlerowskie Niemcy. I tutaj, panie doktorze, kolejna niezgody, decyzja o zakazie wjazdu do Polski dla sekretarza Ukraińskiej Komisji Międzyresortowej do spraw upamiętnień. To wynik wydanego w kwietniu m.in. przez IPN w Kijowie zakazu poszukiwań i ekshumacji, o tym pan doktor przed chwilą wspomniał, szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy. Zatem ta relacja w dalszym ciągu jest bardzo mocno napięta.
Jest napiętno, ale ja chcę przypomnieć, bo my tak patrzymy i sam uległem na moment tej właśnie temu sposobowi myślenia, że to niedobrze, że w piątek spotkał się w Krakowie Komitet Porozumiewawczy prezydentów Polski i Ukrainy na bardzo wysokim szczeblu, bo z polskiej strony przez wodniczemu minister Krzysztof Szczerski z kancelarii prezydenta, ze strony ukraińskiej też jakiś bardzo wysoki urzędnik i pewne rzeczy, można powiedzieć, poszły naprzód, a nagle w sobotę my zatrzymujemy na granicy pana Szeremetę. No, jakaś taka dziwna koincydencja, ale natychmiast przypomniało mi się, jak prezydent Bronisław Komorowski był w Kijowie i był witany z wielkimi zaszczytami przez parlament ukraiński, który kiedy tylko prezydent Komorowski opuścił ten parlament, przyjął uchwałę bodajże o honorowym obywatelstwie dla Stepana Bandery. No więc to było po prostu policzek dla polskiej strony. I dlatego ja rozumiem tutaj, że pan minister Waszczykowski w pewien sposób, być może mając tamto upokorzenie Polski, bo co by nie sądzić o prezydencie Komorowskim, reprezentował wtedy Rzeczpospolitą Polską, zareagował tym, że został niewpuszczony pan Szeremeta, o czym zresztą on doskonale wiedział, że ma roczny zakaz wjazdu nie tylko do Polski, ale również do wszystkich krajów strefy Schengen, ponieważ my jesteśmy od strony wschodniej tym przedmurzem dla strefy Schengen. Jeżeli my wydajemy, jeżeli jest stworzona taka bardzo krótka lista, bo o tym mówił pan minister Waszczykowski kilka dni temu, że to jest bardzo krótka lista, no nie chciał powiedzieć, czy jest na niej pan Wiatrowicz na przykład, należy się domyślać, że tak, o tym, że jest pan Szeremeta, to już wiemy, to przecież to my w ten sposób nie chcemy zaogniać stosunków z Ukrainą, my w ten sposób nie chcemy zrobić Ukraińcom na złość, tylko my wskazujemy, że ludzie, którzy blokują dochodzenie do prawdy historycznej, a ekshumowanie i właściwe chowanie szczątków pomordowanych polskich, nie tylko żołnierzy, ale po prostu zwykłych mieszkańców Kresów Wschodnich, należy do działalności historycznej, no to jeżeli my się będziemy godzili na to, żeby ci urzędnicy, którzy takie działania blokują, byli traktowani w Polsce nie jako persona non grata, tylko jako zwykli przedstawiciele państwa ukraińskiego, no to w ten sposób my będziemy sami siebie upokarzać. I to jest przyczyną tego, że ten czy inny urzędnik wjechać nie może. Ja nie wiem, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo to są poufne sprawy polskie, przekazało na przykład Ministerstwu Spraw Zagranicznych Ukrainy listę tych osób. Jestem przekonany, że przekazało, a jeżeli przekazało, to należy się spodziewać, że ci ludzie, którzy na tej liście są, co pewien czas specjalnie, nawet bez wielkiej potrzeby, będą chcieli wjechać do Polski tylko po to, żeby pokazać, że nie są do Polski wpuszczani, że Polska im blokuje drogę na zachód i że rację ma Donald Tusk czy jacyś rosyjscy agenci wpływu twierdzący, że oto Polska idzie, polski rząd obecny idzie ramię z Kremlem. Panie doktorze, zwyczajni spekulanci. Ależ oczywiście, że tak. I w polityce trzeba być twardym. No niestety, widziałeś. Trzeba mówić prawdę, trzeba bronić swojej racji stanu, swojego państwa, ale też trzeba być elastycznym tam, gdzie trzeba. Natomiast tam, gdzie elastyczność się na nic nie zdaje, aby do niej powrócić w przyszłości, trzeba zastosować pewne retorsje. I na pewno nie jest intencją naszych władz, aby na stałe zablokować wjazd pewnym ludziom z Ukrainy. Jeżeli na przykład oni zaczną inaczej mówić, jeżeli zaczną się prace, chociażby ekshumacyjne, to jest najlepszy dowód, na Wołyniu czy w innych miejscach, gdzie leżą pomordowani przez zbrodniarzy z UPA obywatele II Rzeczypospolitej z Kresów Wschodnich, to z pewnością wtedy te retorsje zostaną cofnięte. Z pewnością nastąpi jakieś spotkanie z prezesem Wiatrowiczem, czy ewentualnie jakieś spotkanie na wyższym szczeblu. No, wiemy o tym, że już niedługo, bo z początkiem grudnia, do Kijowa z oficjalną państwową wizytą wybiera się pan prezydent Andrzej Duda. I być może jego rozmowa z panem prezydentem Petro Poroszenką przyniesie pewne rozstrzygnięcia w tej sprawie, ale no, ostatnio pan prezydent Duda tak dość miękko się zachowuje, bardzo dobrze to wyłapuje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski w stosunkach z Ukraińcami. Ja bym był za tym, żeby pan prezydent Duda po prostu wprost postawił pewne kwestie, pewne warunki dotyczące przyszłych stosunków polsko-ukraińskich odnośnie ich historycznego aspektu, bo w inne aspekty nie wnikam. I tu powinien dostać doskonałą podkładkę, jak to się mówi, zarówno od Instytutu Pamięci Narodowej, jak i to od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby mógł wskazać konkretnie, gdzie, jak Ukraińcy blokują Polakom możliwości prowadzenia prac
eksfumacyjnych. Taka rozmowa na najwyższym szczeblu między prezydentami, i to nie telefoniczna, bo taką oni odbyli 11 listopada, ale w cztery oczy, i to być może nie jedna, bo to jest to chyba kilkudniowa wizyta, i jeszcze złożenie przez prezydenta Dudę kwiatów na cmentarzu w Bykowni polskich ofiar NKWD, to jest też podkreślenie właśnie, że byliśmy mordowani przede wszystkim przez Sowietów, ale również i przez Ukraińców. Być może jest potrzebne złożenie też wtedy jakiegoś wieńca na grobach, czy w miejscu, gdzie te groby są, Polaków przez Ukraińców pomordowanych, i gdyby wtedy razem z nim był pan prezydent Poroszenko, to wtedy mamy zupełnie inną sytuację. Mamy pewne otwarcie w stosunkach polsko-ukraińskich. Prezydent Duda musi, ostatnie zdanie w tej kwestii, prezydent Duda musi pamiętać, jadąc do Kijowa, że za cenę dobrych stosunków polsko-ukraińskich nie można sprzedawać krwi przelanej przez Polaków kilkadziesiąt lat temu. Pan doktor mówi o otwartości, ale panie doktorze, setna rocznica niepodległości, chociażby taki epizod, jakim jest wydanie okolicznościowego paszportu z tej okazji. No i rzeczywiście pod napływem różnego rodzaju nacisków, czy Litwy, czy Ukrainy, w tym paszporcie nie ma chociażby wzmianki o Ostrej Bramie, nie ma wzmianki o cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie. To także pokazuje w dalszym ciągu, że ta polityka realizowana przez państwo polskie jest w dalszym ciągu taką bardzo zachowawczą albo wycofującą się nawet z tego frontu, w którym powinniśmy otwarcie podjąć dialog na fundamencie prawdy. Tak, dokładnie to, o czym mówiłem w aspekcie pana prezydenta Dudy. Wydaje mi się, że pan minister Waszczykowski jest tutaj nieco bardziej twardym zawodnikiem w tej grze. Ja chcę jeszcze jedną rzecz tutaj dorzucić, co jest zupełnie skandaliczne, mianowicie przed 11 listopada pojawiły się na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie tablice upamiętniające Polaków poległych na Kresach Wschodnich, między innymi z rąk ukraińskich nacjonalistów w Bierczy. To no i ta Biercza nam zniknęła jakoś jednej nocy. I się nagle okazało, że w noc poprzedzającą odsłonięcie tych kilku czy kilkunastu, nie pamiętam, tablic, ta tablica na samym dole mówiąca o Bierczy, to było rok 1946, zniknęła, ponieważ jest tajemnicą Poliszynela, że zaprotestowali Ukraińcy ustami pana Włodymira Jastrowicza, kilkakrotnie tu już przywołanego, mówiącego, że to czekiści polscy mordowali Ukraińców. Prawda była taka, że w obronie mieszkańców Bierczy trzykrotnie stanęli i sami mieszkańcy, i stanęli również, oczywiście, ówcześni funkcjonariusze rodzącego się państwa ludowego, żołnierze, milicjanci, ale tym razem oni nie kierowali broni przeciwko własnym rodakom, przeciwko żołnierzom podziemia niepodległościowego, tylko przeciwko agresorom, jakimi w tym momencie, już w roku 1946, była na tym terenie Ukraińcza Powstańcza Armia. I jakoś poza Radiem Maryja i telewizją Trwam i tym, co ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski pisze na swoim blogu, nie widzę nigdzie odbicia, że tak się wyrażę, sprawy Bierczy. Nic o tym nie mówi. A to przecież jest rzecz skandaliczna, bo gdyby były dyskusje, gdybyśmy ustąpili Ukraińcom w tej sprawie, no, dla dobra stosunków, przed zamontowaniem tablicy, gdyby takie dyskusje się wcześniej odbywały, to jeszcze można byłoby to zrozumieć, pokiwać głową, zastanowić się, czy to nie jest przejaw zbytniej miękkości. Ale jeżeli my montujemy tablicę i nagle pod wpływem jakichś ukraińskich mocnych słów te tablice się jednej nocy zdejmuje, ale panie doktorze, nie byle gdzie, na grobie nieznanego żołnierza, czyli w największym miejscu dotyczącym polskiej przerażeni, pogoda taka, że się ściemnia, jakby mrzawka, wiatr nieprzyjemnie, będzie padał deszczyk, ale niekoniecznie, no już przez śnieg to padał w nocy, ale to nie działa. Także witamy w nowej scenografii, aury, wspaniale, tutaj jest pełno błota, strasznie mi tu podchodziła, chciała parę wypisywać po 500 złotych, nie wiem nawet po ile. Jakieś strasznie wielkie kopary tu stoją, jedna w Włoszy, trzeba go ją na linach wyciągać. Dużo dziwnych pojazdów, można powiedzieć, że kosmicznych. Bardzo dużo ludzi, jakichś czerwonych kombinezonach, nie wiadomo skąd, co. No ale niestety, żeby taki dom
uwaga, bronią naszej ojczyzny. Przecież na tym grobie nie ma żadnych szczególnych, którzy atakowali. Także ja tu papiery przewracam też takie. Jutro kurier przyjdzie, kurier najdańsko przyjdzie. Wszystko. Nowy telefon, nowa umowa, nowe coś tam. I to AIGO ubezpieczenie trzeba wysłać w końcu. Na kurczaczka, na tego Dawidka 99%. To taki żart trochę na Mareczka 1. Ja mówię, Mareczku, jak się poprawisz, no to zmienimy te procenty, bo już chcę to wysłać. A już drugi raz będę, nie, trzeci raz będę, a nie, pierwszy raz to darmo. Drugi raz będę płacić po 43 zł miesięcznie ubezpieczenie. Człowiek już do takich lat dożył, że chyba zgłupiał. No, ale jakby tak człowiek umarł, czy jakiś klozet mu na głowę spadł, bo tu sracze spadają. No to najwyżej komuś by te pieniądze przypadły w udziale. No, ale ten mój Mareczek jest tak siwy, że on mnie po prostu przeraża. Tak, co są ludzie. No, a taki o Dawidek to chociażby przez bajkę taką, przez bajkę. No, on lubi bajkę. To nie wie skąd pieniądze. To mówi dzieckom. My nie wiem, czy my z tego wyjdziemy. Ja muszę szukać jakiejś innej pracy, bo za 2 miesiące to stanie. Padniemy jak śliwka w kompot. Trzecia Rzesza, jak również i w sposób nieinstytucjonalny, jak ukraińska powstańcza armia, ale która jednak uważała siebie i tak jest uważana dzisiaj, to jest również bardzo istotne, za siłę zbrojną niepodległej Ukrainy. Tej niepodległej Ukrainy wtedy nie było. My życzymy Ukraińcom, aby swoją niepodległość obronili, tylko my sobie nie życzymy i my musimy przeciwko temu protestować, żeby Ukraińcy budowali swoją niepodległość na fałszowaniu historii ze swoimi sąsiadami, a zwłaszcza z Polską, z innymi sąsiedzi. Ja wiem, że jest bardzo smutne, że my jednocześnie się tutaj z Ukraińcami pomagamy w wtedy, kiedy część Ukrainy jest zajęta przez... No, ale z drugiej strony, panie doktorze, stajemy się uczestnikami na forum Unii Europejskiej, chociażby odnośnie ich członkostwa i przyłączenia tej zachodniej części Europy. Tak jak wspomniałem, Ukraińcom także pozdrawiamy serdecznie, a tu się grzeje, papiery przerzucam, takie co niepotrzebne do śmietnika, a takie co aktualne, szukam jeszcze jednych ważnych takich. No także pozdrawiam serdecznie, Buziarski przesyłam, Grodzka postał i bank w telefonie i 15 telefonów, 15 abonamentów, trzeba nad tym wszystkim zapanować, trzeba być władcą, władzy. Książkę napisać. No także pozdrawiam, my Polacy, faktycznie, ale... to trzeba obiektywnie przyznać, niewiele wiemy o tym, jak ukraińska powstańcza armia pięknie walczyła przeciwko Sowietom. Ludzie nie pracują tak do trzeciej, do 15, jak kiedyś. Teraz pracują tu Rosji do 9, do 10 i betonem zalewają. Do 9, do 10, cuda nie widzę. I te betoniarze, i w lewo, i w prawo. Ale fajnie. No i ta Żabka tu na wprost. Pozdrawiamy ze sklepu Żabka na ulicy Szeligowskiej. No i mieszka tutaj ta nasza ładna Anita. Ona taka już, nasza fajna staruszka, a tłuściutka taka, tłuściutka i ona tam na tą chełmską jeździ i ciągle firma gra, ale po to, żeby tam kanapkę zjeść, po to, żeby jakieś pieniądze mieć, bo ona to złotówki, to chyba by na wernisażu, na wino czy na co, to nie wydała. Tacy są ludzie. Ja mówię, Anita, opamiętaj się, wydawaj pieniądze, bo ja widzę, że ty jesteś jakaś szurnięta. Na kogo ty tam łożysz? Na te wnuki swoje? Zlituj się. No, także tu mieszka taka Anita, ona ładna jest i fontanny warszawskie. Ona, tam są dwie pary, ta druga starsza, to na tej starszej parze. Za ale nawet mi się widziało, tam 47 sekunda, czy któraś, nie pamiętam, jest ta cała Anita, że jak ludzie oglądają, mówią, Anita, czy to ty? Anita, czy to ty? No dajcie spokój, ta Anita jest strasznie przebojowa, dlatego też jest oryginalna. Można ją, jej twarz wykorzystać do czegoś. Czemu nie? Pozdrawiam serdecznie, kawę pić, ale nie na czczo, nie na goły żołądek, bo będzie brzuch bolał. No, pozdrawiam serdecznie. Tutaj ten Dawidek chce 500 zł, żeby mu przesłać.
Ja mówię, dziecko, czy ty wiesz, ile tam pieniędzy? Ja teraz już ze złotówką się będę liczyć. No taki śmieszny ten Dawidek, on mnie po prostu rozbawia. No. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Roberta Winnickiego, posła niezrzeszonego. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże. Panie pośle, Marsz Niepodległości, jak zawsze telewizja Trwam transmitowała go w całości, chcąc pokazać także Polsce i światu, jak wygląda Święto Niepodległości, Marsz Dumnych, Niepodległych Polaków. Wokół tego marszu narobiło się ogromne zamieszanie i różnego rodzaju naciski środowisk międzynarodowych, które chcą doprowadzić do tego, że ci, którzy szli w Marszu Niepodległości, są faszystami, nazistami i innego rodzaju środowiskami nie mającymi nic wspólnego z tym, co należy do obszaru wolności i niepodległości. No raz, tak, niestety, tak jest po raz kolejny. No to dobrze, Marek, no to dobrze, że przyszły listy. Wygrywamy, bo my cały czas wygrywamy, tak samo, nie ma co się martwić. Zawsze my wygramy, także zbieraj te listy jak najwięcej. Na wagę damy, dużo pieniędzy dostaniemy. Nawet to niekoniecznie muszą być polskie pieniądze, to mogą być w walucie amerykańskiej, albo nawet w euro, jak położę te listy na wagę, to przecież to są papiery wartościowe, to nie jest takie, że to jest makulatura zwykła, to są po prostu papiery wartościowe, no zaraz będzie chyba deszcz padał, nie kuleje, ale tak straszne. Buziaczki, no, jutro będziemy działać, tak, o 9:30, czy mów tam, czy za 15:10, spokojnie, żeby to, wiesz, bo u ciebie wszyscy ludzie, jacy by nie byli, to wszyscy na klatce czekali, na klatce spali, na klatce mieszkali, na klatce korczowali, Ewka nawet była postraszona policją, no tak, pokazaniu rzeczywiście, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy wolnymi Polakami. Puchniętych, Polakami, ale też jeszcze kopniętych, tak jak Karysia mówi, kopniętych, ja mówię Rysia, no to kopnięci tu pod Warszawą, to w Korkach, natomiast tam w Anglo-Ameryce działy, tak kopnięci, to choroszczy, Niepodległości akcentujemy, że dla nas niepodległość to nie jest tylko świętowanie rocznicy, wspomnienie historyczne, jakiś taki wyłącznie symboliczny gest. Dla nas jest to mówienie o realnym przesłaniu. Wydaje się, że to realne przesłanie rzeczywiście budzi największy opór, czy największą wręcz wściekłość niektórych środowisk. Bo mówimy o suwerenności, o niepodległości. Tutaj już tak teraz poważniej myślę o pieśniach i tutaj jest z fortepianem takie coś, muszę się wsłuchać, bo to nie musi być takie wierne. Coś nawet jakieś słowa można zmyślić, albo taki szkielet tańczy, kościotrup tańczy. Jakie to śmieszne, kościotrup tańczy. Zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie. Ja tu cały czas pracuję, mi tu się cały czas nagrywa, na przykład Radio Conchita, to śledzi aktualności dnia, na przykład Radia Maryja od 13 do 14. O mafii reprywatyzacyjnej, o złodziejach, o tej Hance, czy ją w końcu wezmą za dupę. Ja tu komentarze dodaję, tak, najwyższy czas, takie różne rzeczy. Poza tym też zdjęcia robi, jak coś mi tu się spodoba i tak dalej. My tej budowy raczej nie nagrywam, bo to tak mam jako prywatne filmy, jako prywatne, bo to tajemnica niby, no tajemnica, co tu będzie. No, ale takie niektóre te komentarze, jak tu złodzieje by chcieli coś wywieźć na przykład, przykryć piachem, jakieś teraz jest ostrzeg na przykład, prawda? Czyli będą instalacja elektryczna, instalacja wodociokana, wszystko mają mnóstwo rzeczy, czego nawet mówią, nie ma w magazynach warszawskich, to jest firma Woodwood z Radomia, natomiast ta nasza okoniarska to jest z Włocławka, czyli wszystko z kosmosu, a jesteśmy tu na terenie Warszawy. No i że mówią, że w magazynach warszawskich nie ma tego i tamtego, a firma tutaj ma. Może być i tak. Wprost lewicowo-liberalnym i ateistycznym. Mają. Także pozdrawiam serdecznie i twórzmy dalej. Łeb nie boli, bo gdzieś mi się walnęło łbem. No, pozdrawiam, do czapkę nosić, amortyzacja. Podniósł niesamowity wrzask, tak?
jakaś tam pani krzyczała, że ona nie chce żyć w tradycyjnej rodzinie, Francuzi się właśnie oburzali, że jak to religię można wpisywać do deklaracji politycznej. Ja mówię, szanowni państwo, nie dyskutujemy o moich czy państwa przekonaniach osobistych, tak, o tym, kto jak chce żyć, kto w co wierzy. Mówimy o tym, co zbudowało Europę i co Europę buduje, albo czego brak może Europę zniszczyć, jak to obserwujemy dzisiaj. Więc proszę ojca, tak jakby odpowiadając na to pytanie, ten ogromny, i paradoks, im marsz spokojniejszy, im liczniejszy, im bardziej godny, tym większy atak. Tym większy atak. I to jest tylko pozorny paradoks, bo oczywiście jest tak, że przywiązanie właśnie do wartości narodowych, do państwa narodowego niepodległego, no to już jest niestety w języku demoliberalnym, w języku poprawności politycznej. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja wiem, oczywiście. Ale na pewnych rzeczach mogę.